Drogi arcybiskupie Marku, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski w dniu ingresu składam Ci najserdeczniejsze życzenia i proszę Ducha Świętego o asystencję w rozpoczynającej się dzisiaj posłudze. Ingres biskupi to przede wszystkim okazja do szczególnego uwielbienia Boga, który słabej ludzkiej naturze pozwala pełnić niezwykle odpowiedzialne zadanie apostolskie w Kościele. Jest to zapowiedź trudu pasterza poszukującego zagubionych owiec, a jednocześnie ofiary baranka, który daje swoje życie za owce. To wprowadzenie w posługiwanie miłości we wspólnocie i w misji zwanej przez świętego Augustyna Amoris Officium. Greckie słowo episkopos wskazuje przecież najpierw na kogoś, kto potrafi spoglądać z góry, ale także na tego, który patrzy sercem, kto patrzy w podobny sposób, jak czynił to sam Jezus, pasterz i biskup dusz waszych. Rząd dusz to sztuka nad sztukami. Dlatego życzę Tobie, czcigodny arcybiskupie Marku, byś był, jak tego pragnie święty Grzegorz Wielki, czysty w myśli, wybitny w działaniu, rozważny w milczeniu, pożyteczny w słowie, bardzo bliski każdemu współczuciem, ponad wszystko oddany rozmyślaniu. Byś przez pokorę był towarzyszem dobrze czyniących, a przez gorliwe dążenie do sprawiedliwości powstał przeciw występkom grzesznych. Biskup przecież winien być jak ekonom Boży, człowiekiem przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych. Konstytucje apostolskie domagają się od Ciebie rzeczy trudnych i dzisiaj wielce niepopularnych. Nie wypada, mówią, byś Ty, biskup, który jesteś głową, na czyjąś zgubę słuchał ogona, czyli zbuntowanego człowieka świeckiego, skoro Ty masz słuchać tylko Boga. Winieneś rządzić pod władnymi, a nie podlegać ich władzy. Wszak zgodnie z porządkiem urodzenia syn nie rządzi ojcem, ani wedle zasady władzy niewolnik nie rządzi swoim panem, ani uczeń nauczycielem, żołnierz królem, ani świecki biskupem. Nie znaczy to wcale, iż biskup winien być w jakikolwiek sposób lekceważącym ludzi świeckich, wprost przeciwnie. Niech biskup kocha świeckich jak swoje własne dzieci. Niech ich pielęgnuje i ogrzewa w gorącej miłości, jak kwoka jaja, z których się wyklują pisklęta. Dlatego z jednej strony święty Grzegorz Wielki domaga się od biskupa cnoty miłosierdzia i mówi, przełożeni niech będą tacy, żeby ich podwładni nie wstydzili się wyznać im swoje ukryte grzechy. I ci mali, którzy znoszą wiele pokus, żeby uciekali się do serca pasterza jak do serca matki. A gdy przewidują, że nacierająca pokusa ich zabrudzi, niech obmyje ich jego nauka pełna pociechy i łzy modlitwy. Z drugiej zaś strony święty papież nie pomija też wymogów biskupiej sprawiedliwości. A jednak trzeba, mówi, żeby owce bały się swego pasterza, gdy on zauważy, iż nie boją się Boga. A to dlatego, żeby przynajmniej bały się grzeszyć z powodu strachu przed człowiekiem, jeśli nie obawiają się sądu Bożego. Tak więc odtąd razem z pozostałymi biskupami w Polsce będziesz dalej uczestniczył w walce z niebezpieczeństwami dla życia wiary, co jest naszym chlebem codziennym, czyli z sekularyzmem, z relatywizmem, libertynizmem, ze skrajnym indywidualizmem w materii wiary, z postprawdą, z wszystkim, co sprzeciwia się Ewangelii. A cały Twój wysiłek pasterski będzie zmierzał do tylko jednego, to jest do budowania dojrzałej wiary Twoich diecezjan. Do budowania spójnej, harmonijnej i przemyślanej wiary każdego pojedynczego ochrzczonego człowieka. Do tworzenia atmosfery zgodnego współżycia między religiami,
kulturami i tradycjami. Dzisiejszy ingres jest też dla mnie osobiście stosowną okazją do podziękowania za historyczne dary w postaci osób, które Poznań otrzymał z Krakowa. Stąd przecież przyszli do Poznania biskup Dionizy, którego polska szlachta nazywała Dziwisz. Biskup Mikołaj I, scholastyk krakowski i promotor kanonizacji błogosławionej Jadwigi Wrocławskiej, Mikołaj IV Kurowski, Piotr II Wysz, Andrzej II Łaskarz, dziekan krakowski i Stanisław zwany Ciołek, kantor krakowski. Drogi arcybiskupie Marku, w tej wzajemnej wymianie darów między diecezją poznańską a krakowską jesteś kolejnym biskupem po Wojciechu Jastrzemcu, Piotrze Tomickim, Janie Latalskim, którzy z Poznania przechodzili do Krakowa, a w sumie z Wielkopolski do Małopolski w sumie około 13 osób. Wstępując w ślady mężów sławnych świętego Kościoła krakowskiego, księcia Adama Stefana Sapiechy, Eugeniusza Baziaka, Karola Wojtyły, Franciszka Macharskiego i Stanisława Dziwisza. W tej podniosłej chwili jako wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy dziękuję Ci, arcypasterzu Kościoła krakowskiego, za Twoje trudy związane z przewodniczeniem Komisji do Spraw Katechezy, Szkół i Uniwersytetów w ramach CCE. Gdy zaś idzie o Konferencję Episkopatu Polski, za wszystkie prace w charakterze członka Rady Stałej, członka Komisji Wychowania Katolickiego, członka Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary, członka Rady do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży i delegata Episkopatu do Spraw Duszpasterstwa Akademickiego. Następnie, tym razem w imieniu Archidiecezji Poznańskiej, dziękuję za lata przepracowane w Twojej diecezji rodzinnej, za lata wikariatu w Odolanowie, za pracę profesora na Papieskim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza, prefekta arcybiskupiego Seminarium Duchownego, za wysiłek redaktora i redaktora naczelnego przewodnika katolickiego, dość cenionego wykładowcy, wybitnego naukowca, autora licznych książek i artykułów, za wszystkie trudy biskupa pomocniczego oraz wikariusza biskupiego do spraw nauki i kultury w archidiecezji poznańskiej i przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego. Na nową drogę Twojego życia i służby pasterskiej księża biskupi oraz zgromadzeni w tej katedrze i przed katedrą wawelską wierni wraz z tymi, którzy się dzisiaj łączą z nami duchowo, życzę Tobie, by powodzenia nie napełniały Cię pychą, by przeciwności Cię nie niepokoiły, by trudności nie doprowadzały Cię do rozpaczy. A kiedy żadna namiętność nie poniży intencji Twojego serca, niech Duch Boży ukaże całe piękno efodu, który okrywa obie Twoje ramiona. Przekazuję też księdzu biskupowi, arcybiskupowi Markowi faksymile dokumentu biskupa Tomickiego jeszcze przed przyjściem do Krakowa.